Na koniec okiem ekonomicznym spojrzymy i na kampanię, i na dokonania rządu. Przy telefonie Popołudnia Wnet Andrzej Sadowski, prezes Centrum Adama Smyfa. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy pan doktor prezes słyszał, czy nie słyszał wystąpienia Andrzeja Dudy, ale to ja je streszczę, bo no, to jest fragment, który pojawia się w ostatnich dniach albo tygodniach w każdym wystąpieniu pana prezydenta, w każdym kampanijnym wystąpieniu. To jest kwestia obniżenia wieku emerytalnego, czy przywrócenia wieku emerytalnego sprzed reformy Platformy. To jest kwestia świadczenia 500+. Widać, że prezydent Andrzej Duda bardzo mocno w tej kampanii podkreśla elementy społeczno-gospodarcze rządów Prawa i Sprawiedliwości i swojej kadencji. Na ile słusznie? Bardzo słusznie, zwłaszcza elementy przede wszystkim społeczne. Tylko, żeby sfinansować elementy społeczne, potrzebna jest sprawna, silna gospodarka i do tego mocny pieniądz, o którym byliśmy zapewniani przez ostatnie ponad dwie dekady. I to jest kwestia już historii, także minionej w dodatku. Natomiast to, co czeka przed nami, co jest przed nami, to niestety niesprawna administracja, która udowodniła, że skoro nawet w czasach pokoju sobie nie radzi z prostymi sytuacjami, to tym bardziej nie poradziła sobie z natłokiem spraw rozstrzygania, podejmowania decyzji, transferowania i dzisiaj mamy raczej zupełnie inne wyzwania związane z naprawą państwa, przede wszystkim spowodowaniem, aby administracja działała tak jak firmy komercyjne, którą świadczą nam najlepszej jakości usługi. Administracja mimo tych wszystkich dostępnych technologii cyfrowych w zasięgu ręki w sektorze prywatnym niespecjalnie działa w oparciu o rozwiązania, a jeżeli już je wykorzystuje, to raczej na tyle nieudolnie, że to spowalnia, a nie usprawnia pracę i obsługę przedsiębiorców. Ale z drugiej strony to, o czym mówi pan prezydent, to jest często przeszłość już, jak pan podkreślił, rzeczy zrealizowane, a teraz trzeba mierzyć się z niepewną przyszłością i to jest pytanie, które pewnie sobie zadają w większości ekonomiści, czy większość ekonomistów, co się stanie z tymi programami w sytuacji globalnego kryzysu? Nawet jeżeli kryzys jest globalny, to lokalnie podejmuje się decyzje i bierze się odpowiedzialność, lokalnie wprowadza się rozwiązania i o ile do tej pory można powiedzieć, że kopiowaliśmy, rząd kopiował rozwiązania, które były w Niemczech związane z podejściem do pandemii, to dzisiaj jednak rząd Niemiec, co warto zauważyć, przystąpił do czasowego obniżenia opodatkowania konsumpcji przede wszystkim. Na tyle drastycznie będzie to obniżone opodatkowanie konsumpcji z 19% podstawowej stawki VAT na 16%, że nierównowaga, która będzie między Polską a Niemcami, to my będziemy w tej sytuacji mieli o prawie 44% wyższy VAT niż w Niemczech. O ile dzisiaj można zaobserwować przemyt ze strony takich państw, terytoriów takich państw jak Ukraina czy Białoruś, alkoholu czy papierosów, gdzie jest znacznie niższe opodatkowanie, to tutaj nie trzeba będzie żadnego przemytu, bo w ramach Unii Europejskiej polscy obywatele będą mogli zaspokajać swój popyt, ale nie w Polsce, tylko po sąsiedzku w Niemczech. Stąd ta bez wątpienia bardzo znacząca obniżka VAT-u w Niemczech spowoduje pobudzenie u nich popytu wzmocnionego o zachowania konsumpcyjne naszych obywateli. Do tej pory VAT to był taki podatek, którego Prawo i Sprawiedliwość, broń Boże, nie chciało obniżać, bo sama deklarowała w kampanii wyborczej, że przynajmniej powróci do VAT-u poprzedniego 22%, co nie zostało zrealizowane. Teraz nie ma zapowiedzi, nawet bardziej, bo budżet został bardzo mocno obciążony różnymi pakietami pomocowymi. Teraz trzeba będzie z czegoś to spłacić, a podatek VAT to główny podatek utrzymujący polski budżet. Jeżeli urzędująca władza cały czas swój sukces opierała na
popycie wewnętrznym, to nie da się go odmrozić i utrzymać i wznowić ten popyt, utrzymując tak wysoki podatek od konsumpcji, jaki jest w Polsce jeden z najwyższych w Unii Europejskiej. Rząd Niemiec jednak tu doskonale zdiagnozował sytuację, że dla właśnie rozruszania tego popytu, przynajmniej okresowo, VAT należy obniżyć, który zresztą w Niemczech był niższy niż w Polsce. Stąd jeżeli zużywa się dzisiaj czas na jałowo stwierdzenie, że na obniżce VAT-u skorzystają bogaci, dlatego go nie obniżamy dla 90 kilku % obywateli, to jak to zgodnie z prawami logiki ma się do dotychczasowego chociażby programu 500+, który nie dyskryminował nikogo i jego sukces właśnie polegał na tym, że nie tworzono żadnej dodatkowej bariery czy progu dla osób, które są nieznacznie bogatsze od reszty społeczeństwa. Stąd dzisiaj właśnie kampania prezydencka powinna odwołać się do zmian, które powinny być w Polsce, związane właśnie z przede wszystkim obniżeniem opodatkowania, bo przy zachowaniu dotychczasowego opodatkowania odmrażanie niespecjalnie da i przy tych ciężarach polska gospodarka nie poderwie się do poprzedniego, czy nie wybije się na poprzedni poziom w przewidywalnym czasie, będzie szorowała po dnie przy tych ciężarach, jeżeli się je utrzyma. Stąd nie ma takich na razie haseł w kampanii wyborczej, aby utrzymać na przykład zwolnienie dla zwłaszcza mikrofirm z ZUS-u, a być może nawet ze składek i podatków przez najbliższe miesiące, aby te firmy mogły się reaktywować, ale dalej działać i jakby odzyskać swoją przestrzeń, które miały do niedawna. Powiedział Andrzej Sadowski, prezes i prezydent Centrum Adama Smyfa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.